Przystępujemy do punktu 4.3. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy 17 w Porze Mocnej. Jest to projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, w imieniu której głos zabierze kolega Dziedzic. Bardzo proszę. Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie. Z tyłu mamy uzasadnienie do tej uchwały. Jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek reorganizacji z rozdrobnieniu komunikacji nocnej na możliwość dojazdu do naszej dzielnicy z przesiadkami. W tym momencie zaproponowano przesiadki w rejonie Placu Centralnego lub Ronda Kosmyrzowskiego. I tam jest oczekiwanie na połączenie między jednym środkiem, jedną linią, a drugą około 7 i w drugim kierunku 10 minut. Czyli z Krakowa jadąc do nas na wzgórza oczekiwalibyśmy na zmianę połączenia 7 minut. Jadąc w kierunku Krakowa ze wzgórz około 10 minut. A w tym momencie dysponowaliśmy połączeniem bezpośrednim do Dworca Głównego. I dlatego przychylamy się jednogłośnie do zaopiniowania negatywnie tych zmian. Zaprotestowania po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały, opiniując ją pozytywnie. I proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Kolega Żywko, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, no tak się złożyło, że byłem też zaskoczony, to przecież nie znałem tych zmian, ponieważ akurat tak się złożyło, że nie korzystam. No ale mama jednego mówię, że z wyrostków przyszła do mnie i mówi, że my pobili syna, że nie mamy bezpośredniej komunikacji, jakaś przesiadka jest. No to jak oczy wymarszyłem w ogóle, mówię, no to zapoznam się i tak dalej. No to mówię, no są to skutki takiego zaskakiwania nam, no i to, co jest w uzasadnieniu tutaj wymienione, no pewnie to popieram. No nie, no to w ogóle dno odnosi ignorowanie, to jest zupełnie inna sprawa, natomiast to no, naprawdę są to niebezpieczne sytuacje. Wsiadali, jechali w tym tłoku, ale dojechali. Mało, chcę przypomnieć, że we wcześniejszej reorganizacji my już lekkie ustępstwo, że tak powiem, zrobiliśmy. My w znaczeniu Rada Dzielnicy, dzielnica nasza, bo autobus nie jeździł tam napędne, no bo słusznie uznaliśmy, że tak powiem, jakieś ruchy, ewentualnie jak już nie ma tych pieniędzy, muszą być, no to sobie podejdą, prawda? No ale teraz to co zrobili, no to jest zupełnie niezrozumiałe i naprawdę stwarza niebezpieczeństwo dla tej młodzieży, która wraca, a to nie tylko są powroty z imprez, ponieważ no na przykład mój student, mówię, w tej chwili podrzucił mnie, bo o 19.15 dopiero zajęcia zaczyna. No, czyli jakby wziął samochód, bo jak nie, no to bym też wracał tym nocnym autobusem. No nie wiem, dlaczego tak uczelnie robią, no ale robią, a komunikacja miejska niestety jest potrzebna. Nocna, mówię. Dziękuję. Dziękuję. Kolega Zaleński. Po kolei. Ja uważam, że to, co kolega Ziebko powiedział, jest bardzo istotne. Myśmy nawet na ten temat rozmawiali wczoraj na Komisji Bezpiecznej Kraków, ale chciałbym zaznaczyć jeszcze jedna rzecz, która znaczy w mojej ocenie bo nie zmieniła się. Tyle rozmów, co przeprowadziliśmy z dyrektorem Saponiem na temat informowania dzielnicy o jakichkolwiek zamiarach co do organizacji ruchu, komunikacji na naszej dzielnicy. A zwłaszcza uszczęśliwiania na siłę, jeżeli chodzi o to poprawę tej komunikacji, wydawało nam się, że po tych spotkaniach obopólnie doszliśmy do porozumienia, dyrektor nas zrozumiał, że jakiekolwiek zmiany będą proponowali, będziemy najpierw my informowani, a ewentualnie, jeżeli byłoby wskazane, też my doszli do takiego wniosku, że będziemy brani jako ciało do konsultacji w sprawie tej komunikacji. A tutaj znowu przez przypadek, z tego co zdążyłem się dowiedzieć, też pani Kasia dowiedziała się o tej zmianie i znowu zostaliśmy po raz kolejny zaskoczeni. W związku z tym i tak uważam, że to uzasadnienie jest bardzo delikatne, bo uważam, że to w jaki sposób nas zyki, w jaki sposób nas urzędnicy traktują, no to jest nie do zaakceptowania z naszej strony.
Tyle. Kolega... Ja praktycznie to co też tutaj, to samo praktycznie miałem powiedzieć, nie? Ale jest taka sytuacja, my musimy jakoś w jakiś sposób zaprotestować przeciwko temu, bo jak widać, bez przegry wszystko się odbija na naszych dzielnicy, na wzgórzach, ze względu na to, że to tramwaje chcą zabrać, tak, inne rzeczy. Tak jakoś jesteśmy traktowani jako duża magań. Tak. Uważam, że my stanowczo powinniśmy temu zaprotestować, bo jednak, no tak, panowie radni mówią, że nawet dojazd w nocy, przesiadanie jest bardzo niebezpieczne. Zresztą jak to widać w mediach i gdzie indziej, trudno, żeby w nocy wysiąść w jakimś samym ustawie, gdzieś tam czekać 10 czy nawet 15 minut, nie? Więc ja proponuję, żebyśmy jakoś tutaj ostro zaprotestowali, tym bardziej, że tak tutaj kolega będzie ustawał, oni przyjeżdża i nic z tego nie wynika. Znaczy, przysyła po fakcie już. Że jak coś zmienią wtedy pisma przysyła, to tak trochę też lekceważenie nas, ale naszych mieszkańców, których reprezentujemy, tak mi się to wydaje. Więc trzeba byłoby tutaj coś w tym kierunku właśnie zrobić, żeby to tak nie było. Dziękuję. No zobaczymy, co nam odpowiedzą na tę uchwałę, zwłaszcza na jej uzasadnienie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał? Kolega Marczak. Ja tylko jeszcze dodam, że tu kiedy z nami rozmawiam pan dyrektor Sapen, to obiecał, że czwórka też będzie jeździła do samych wzdłuż tramwaj. Krzesławicki, no niestety została tam. Ani tramwaj, ani autobus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. 18 głosów za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję Państwu uprzejmie.